Dzień dobry. Chciałem opowiedzieć o tym, o czym rozmawialiśmy na ostatniej lekcji, czym zajmowaliśmy się na ostatniej lekcji. No i to były badania nad zachowaniem ładunków elektrycznych, głównie nad przyciąganiem i odpychaniem się ładunków elektrycznych. Przypomnę, skąd ładunki elektryczne w ogóle się wokół nas biorą. No, atomy zbudowane są z jąder atomowych i elektronów. I jądra atomowe, i elektrony mają ładunki elektryczne, niosą ze sobą ładunki elektryczne, niosą na sobie ładunki elektryczne. No, ta zrozumienie tych zachowania ładunków elektrycznych jest o tyle istotne, że cała chemia tak naprawdę, a w związku z tym także cała biologia i w tym też biologia życia, oparta jest na oddziaływaniach elektrostatycznych. Mówię elektrostatycznych, to znaczy takich ładunków, które są mniej więcej nieruchome, bo są jeszcze, jest jeszcze świat prądu elektrycznego, takiego ruchu wielu ładunków w drucie i są też efekty, które, za które odpowiedzialne są szybko poruszające się ładunki. Natomiast tutaj mamy do czynienia z ładunkami, które są mniej więcej nieruchome. Stąd elektrostatyka. Otóż przypomnę, jak to, co wiemy o atomach? Mniej więcej no, wiemy, że w środku tego atomu, takiego atomu jest dodatnio naładowane jądro, a wokół tego jądra znajdują się elektrony w takiej samej liczbie, w jakiej w jądrze znajdują się protony. Protony są naładowane dodatnio, elektrony są naładowane ujemnie. Te ładunki są jednakowe, tylko mają przeciwne znaki i w związku z tym atomy są elektrycznie obojętne. Ja powiedziałem tutaj, że wokół jądra znajdują się elektrony, dlatego że atom nie wygląda tak jak układ słoneczny. To jest taki popularny sposób przedstawiania atomu, ale on jest błędny. Elektrony nie poruszają się po orbitach wokół jądra atomowego, tak jak w układzie słonecznym planety poruszają się wokół Słońca. Elektrony po prostu są. Są, tworzą taką chmurę naładowaną ujemnie i ten opis jest znacznie bardziej adekwatny niż ten za pomocą takich orbit jak planety w Układzie Słonecznym. No i oczywiście różnica polega na tym, że to co utrzymuje planety wokół Słońca na tych orbitach to są siły grawitacji, a tutaj są siły przyciągania elektrycznego ładunku. No o tych siłach wiemy, że ładunki jednoimienne, to znaczy plus z plusem i minus z minusem się odpychają, a różnoimienne się przyciągają. No i jak się zaraz jeszcze przekonamy, te ładunki, ta siła oddziaływania zależy od odległości. Im dalej są od siebie ładunki, tym słabiej ze sobą oddziałują. Oddziaływanie, takie ważne słowo, wpływ jednego ładunku na drugi. No i oczywiście siły oddziaływania elektrycznego, elektrostatycznego spełniają trzecią zasadę dynamiki, to znaczy jeśli jakiś ładunek dodatni działa, odpycha inny ładunek dodatni, to znaczy działa na ten drugi ładunek dodatni siłą, która jest skierowana tak, że one się odpychają, no to ten drugi działa na ten pierwszy też siłą skierowaną w tym samym kierunku, o tej samej wartości, ale mającą przeciwny zwrot. Dokładnie tak, jak mówi o tym trzecia zasada dynamiki, siły elektryczne oddziaływania elektrostatycznego nie są wyjątkiem od trzeciej zasady dynamiki. To, co jest charakterystyczne dla atomu, to to, że elektrony przypisane są do jądra atomowego. W związku z tym, aczkolwiek ta chmura, ten obszar, w którym znajdują się elektrony, może być bardzo duży i on jest duży, ten rysunek nie jest w skali tak naprawdę w takim typowym atomie, to ta chmura żółta jest 10 tysięcy razy większa niż rozmiar tej czarnej kulki jądra. Mniej więcej 10 tysięcy razy większa. No więc ta przestrzeń, w którym znajdują się elektrony jest duża, ale jednak przywiązane są do swojego jądra. No pewien cud zachodzi, jeżeli spojrzymy sobie na metale. Metale mają strukturę krystaliczną, to znaczy atomy metalu, na przykład żelaza, tak, łączą się w taką siatkę, regularną siatkę. I to jest rysunek dwuwymiarowy. Gdybyśmy chcieli zbudować rysunek trójwymiarowy, to pierwszą taką obrazkiem, który by nam przyszedł do głowy, to byłaby sześcienna sieć krystaliczna. Zaraz zobaczę, może uda mi się dołączyć taki obrazek. Tak właśnie wygląda typowa sieć krystaliczna, najprostsza sieć krystaliczna, sześcienna. Trzeba sobie wyobrazić, że takie sześciany są
poskładane ze sobą i wypełniają całą przestrzeń, no i w każdym z wierzchołków sześcianu jest atom tego pierwiastka. Otóż w takiej konfiguracji w metalach dzieje się cud. Te elektrony, które znajdują się najdalej od jądra, są najsłabiej do tego atomu przywiązane, najsłabiej z nim związane, zyskują interesującą możliwość przemieszczania się po obszarze całej tej próbki metalu. Nie są już przywiązane do poszczególnych atomów, a mogą sobie wędrować po całym metalu. No i to ma duże znaczenie, dlatego że te elektrony niosą ładunek elektryczny ze sobą, a mają ładunek ujemny. Mają ładunek ujemny i przez to w metalach i w większości materiału, z którym będziemy mieć do czynienia, ale nie w każdym, to co jest nośnikiem ładunku, to są elektrony, a zatem porusza się ładunek ujemny pod wpływem na przykład sił przyciągania czy odpychania z jakimiś ładunkami, które znajdują się tutaj na zewnątrz, poruszają się ładunki ujemne. No i teraz robiliśmy na lekcji czary dwóch rodzajów. Pusta puszka po napoju. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy zbierali te puszki i udało się zebrać ich tyle, żeby każdy z was mógł zrobić takie doświadczenie. Puszka leżała sobie na stole, mieliśmy pałeczkę, to jest akurat pałeczka ebonitowa, potarta chusteczką higieniczną, naelektryzowała się ujemnie, to już wiemy, że w takiej sytuacji wiemy to z szeregu trybu elektrycznego. No i co się stało? Otóż puszka jest z metalu, jest z aluminium. Aluminium przewodzi, pozwala poruszać się elektronom swobodnie. No więc kiedy zbliżyliśmy do tej puszki aluminiowej pałeczkę naładowaną ujemnie, to elektrony, na pałeczce był nadmiar elektronów, elektrony znajdujące się w tej puszce, no ujemne, jednoimienne ładunki się odpychają, w związku z tym elektrony uciekły jak najdalej mogły, tak, na tą część puszki, zostawiając po sobie osierocone ładunki dodatnie. Normalnie każdy z tych elektronów znajdował się gdzieś w pobliżu jakiegoś ładunku dodatniego i ta puszka była elektrycznie obojętna. A teraz te ładunki się rozdzieliły. Rozdzieliły się, nastąpiło zjawisko zwane elektryzowaniem przez indukcję, przez wpływ. No i co więcej, można je było zaobserwować, ponieważ skoro różnoimienne ładunki się przyciągają, to te dodatnie ładunki tutaj były przyciągane do pałeczki i zarazem, no nie mogąc się wyrwać z tej puszki, przyciągały całą puszkę. Wprawdzie ujemne ładunki znajdujące się tutaj, wprawdzie są odpychane od ujemnych ładunków w tej pałeczce, tak? Ale ponieważ oddziaływanie pomiędzy ładunkami maleje z odległością, to te ładunki, które są bardziej odległe, są słabiej odpychane niż te, które są bliżej i są silniej przyciągane. I dlatego puszka toczy się w kierunku pałeczki. No i ta sytuacja jest zupełnie symetryczna. Jeżeli teraz zbliżymy do puszki pałeczkę naładowaną dodatnio, szklaną pałeczkę naładowaną dodatnio, to z kolei ona ściągnie na tą część puszki ładunki ujemne, które pozostawią po tej stronie ładunki dodatnie. No i znowu, wprawdzie ładunki dodatnie i ładunki dodatnie się przyciągają, się odpychają, przepraszam, ale te ładunki ujemne, które się przyciągają do dodatnich, są znacznie bliżej, które się są przyciągane przez ładunki dodatnie. Tak? W związku z tym na te ładunki ujemne w kierunku pałeczki działa większa siła niż na te ładunki dodatnie w kierunku przeciwnym do pałeczki. I w rezultacie zupełnie tak samo jak w tamtej sytuacji. I tu puszka potoczy się w kierunku pałeczki. No dobrze, to teraz możemy przejść do czarów numer dwa. Te czary numer dwa polegały na tym, że na takim zaimprowizowanym statywie powiesiliśmy za nitkę kulkę styropianową, która została owinięta też metalem, czyli aluminiową folią. No i kulka sobie wisiała. Kulka sobie wisiała do czasu, kiedy nie zbliżyliśmy do niej pałeczki. Nie zbliżyliśmy do niej pałeczki. No i wtedy sytuacja, może oddalę tą pałeczkę, bo o, tak będzie. W tej chwili to sytuacja się wtedy radykalnie zmieniła. Dlaczego? Że no, co się stało? Na kulka, no, widzę, że tą pałeczkę trzeba inaczej
przybliżyć. Tak, trzeba przybliżyć. Kulka, znowu ładunek na kulce się przemieścił, tak? W pobliżu pałeczki, po tej stronie, w pobliżu pałeczki pojawiły się ładunki dodatnie. Po przeciwnej stronie ładunki ujemne, to znaczy dokładnie rzecz biorąc, ponieważ w aluminium poruszają się ładunki ujemne, elektrony zostały odepchnięte od pałeczki i znalazły się tutaj i pozostawiły po sobie dodatnio naładowaną część bliską pałeczce. No i oczywiście, ponieważ znowu te dodatnie ładunki przyciągane są przez pałeczkę mocniej niż te ładunki ujemne są odpychane, ponieważ te ładunki ujemne są dalej niż te ładunki dodatnie, no to kulka jakby odchyliła się w stronę tej pałeczki. No i uwaga, dlatego że jak się odchyliła bardzo, tak bardzo, że dotknęła pałeczki, to sytuacja się radykalnie zmieniła. Teraz część ładunków przeszła z pałeczki na kulkę. No i nagle to, co się stało, to zaobserwowaliśmy, że kulka się odchyla w kierunku przeciwnym od pałeczki. Dlatego, że po tym, jak żeśmy ją dotknęli, to cała powierzchnia kulki jest naładowana ujemnie. No i ładunki jednoimienne się odpychają, a zatem zabawnie to wyglądało, ta kulka tak przyciągała się, tak zmierzała, leciała w kierunku tej pałeczki, dotykała jej i zaraz odskakiwała. No to właśnie obserwowaliśmy ten efekt przeniesienia części ładunków z pałeczki na kulkę i wtedy sytuacja się radykalnie zmieniała. Teraz kulka i pałeczka były naładowane jednoimiennie i się odpychały. No, mam nadzieję, że ta ilustracja pomoże Wam jakoś zrozumieć, przyswoić, zapamiętać, wyobrazić sobie, jak funkcjonuje oddziaływanie pomiędzy ładunkami elektrycznymi, bo to jest bardzo ważna wiedza. Dziękuję bardzo.